Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Zarówno poszczególne ugrupowania, jak i pojedynczy politycy wychodzą z coraz to nowszymi pomysłami. Prawo i Sprawiedliwość w pakcie senackim proponuje m.in. decentralizację władzy w stolicy, zwiększenie dostępu do leków czy skuteczną ochronę zabytków. Natomiast Koalicja Obywatelska nawołuje do zaprzestania stosowania hejtu w internecie. Już 13 października Polacy udzielą swojego poparcia poszczególnym kandydatom do Sejmu i Senatu. Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z kolejnymi propozycjami. Pakt senacki dla Warszawy to szereg propozycji dotyczących m.in. służby zdrowia, transportu czy decentralizacji władzy w stolicy. Pakt podpisany został przez 4 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Senatu. W tym akcie chcemy określić, że działając wspólnie możemy poprawić funkcjonowanie miasta, być otwartym dla naszego elektoratu, dla mieszkańców Warszawy, ale przede wszystkim z mojego punktu widzenia jest nas 2 profesorów zajmujących się medycyną, że chcemy poprawić zdrowie, dostęp do zdrowia. Mówi kandydat na senatora z listy Prawa i Sprawiedliwości profesor Marek Rudnicki. Z kolei kandydatka Platformy Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska mówi o walce z hejtem, podpisując się pod deklaracją Stop Nienawiści. Szacunek, ani nienawiść, nie hejt. Hejt jest rzeczą straszną, najbardziej okropną rzeczą, która w ostatnich latach pojawiła się w Polsce. Jednak Koalicja Obywatelska jedno mówi, a drugie robi. Na portalach społecznościowych wciąż szerzy się fala hejtu prowadzona przez osoby opłacane przez niektórych polityków koalicji. Treści tam umieszczane to zazwyczaj żarty z Kościoła i polityków PiS-u, które są często wulgarne. Pogardę dla Kościoła, Prawa i Sprawiedliwości, a także polskich i patriotycznych symboli wyraża również w swojej kampanii wyborczej kandydatka do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira. W imię ojca i syna i brata, bliźniaka. Wulgarna satyra Jachiry jako kandydatki do Sejmu jest niedopuszczalna, podkreśla poseł PiS-u Piotr Uściński. Kulturowo nie pasuje do Sejmu, nie pasuje do polskiego w ogóle społeczeństwa jej zachowanie. Myślę, że jeżeli ta pani wejdzie do Sejmu, to naprawdę będą tutaj się działy rzeczy niesmaczne. Hejt nigdy nie powinien być stosowany do zdobycia elektoratu w kampanii wyborczej, dodaje politolog Bartosz Brzyski. Osoby, które kandydują przede wszystkim, które mają własne plakaty, które no, stają, za nimi jest partia, za nimi jest pewne ugrupowanie, które mają być reprezentantami, no tutaj od nich powinniśmy wymagać jednak więcej. Koalicja Obywatelska zamiast mówić o swoim programie przygotowała kolejny spot kwestionujący poprawę sytuacji polskich rodzin. Panie premierze, to nie jest w porządku. Samo 500+ nie wystarczy, by żyć. Przecież wszystko cały czas drożeje, a takie 500+ dostaje każdy. To zwykła polska rodzina. Tak spot przedstawia Platforma Obywatelska. Bohaterowie filmiku sugerują, że byli zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, ale się zawiedli. Na ten żal jest odpowiedź rzecznika rządu Piotra Müllera. W związku ze spotem Platformy Obywatelskiej premier Mateusz Morawiecki z chęcią spotka się z rodziną, która w nim występuje. Odbyliśmy wiele spotkań w całej Polsce. Rozmawiamy z Polakami. Spotkanie może odbyć się u rodziny lub w KPRM. Będziemy wdzięczni Grzegorzowi Schetynie za przekazanie kontaktu. Opozycja jest całkowicie niewiarygodna w tym, co mówi i deklaruje, podkreśla politolog Karol Kaźmierczak. Jest to zupełnie nieautentyczne w tym momencie, gdy Platforma nie tylko zaczyna powoływać się na sukces tego programu, ale jakby na jego podstawie chce nadbudowywać coś więcej. Koalicja Obywatelska najprawdopodobniej liczy się z porażką w nadchodzących wyborach. Dlatego walczy na wszelkie sposoby do końca, mówi europoseł Elżbieta Rafalska. Odbieram to jako wojnę, walkę taką czysto polityczną. Tonący brzytwy się chwyta. Myślę, że jest w takiej sytuacji. Myślę, że Polacy nie dadzą się nabrać na mit programów przez nich przygotowywanych. Problem w tym, że Koalicja Obywatelska wciąż nie opublikowała swojego faktycznego programu. Dlatego też szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski apeluje do lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, by pokazał swój program w wersji papierowej. Pytamy pana Grzegorza. Grzegorzu, a gdzie jest program Koalicji Obywatelskiej?
bo to, co przedstawiono niedawno, ta broszura, która liczy chyba 20 lub 30 stron i na stronie jest dwa zdania, a później strona jest pusta, to chyba nie nazwie Grzegorz tego programem. Krzysztof Sobolewski zaprezentował jednocześnie program PiS-u w wersji papierowej i poinformował, że trafi on do Grzegorza Schetyny oraz członków gabinetu cieni. To odpowiedź na zarzuty Schetyny, że PiS nie opublikował programu, tylko zamieścił go w sieci. Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 32 myśliwców F-35. To jeden z ostatnich kroków przed zawarciem kontraktu na zakup maszyn piątej generacji. Polska cały czas negocjuje z Amerykanami ostateczną cenę zakupu myśliwców. Na sprzedaż nowoczesnych amerykańskich technologii wojskowych zawsze muszą wydać zgodę tamtejsze władze. 11 września Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Polsce myśliwców F-35 za maksymalnie $6,5 miliarda. Teraz taką samą decyzję podjął amerykański kongres, poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 32 najnowocześniejszych samolotów F-35. To jeden z ostatnich kroków przed zawarciem kontraktu, jednak nie koniec naszej pracy. Będziemy twardo negocjować, aby osiągnąć jak najkorzystniejszą cenę. Decyzję kongresu skomentowała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Polskę i USA łączą wspólne wartości oraz cele w dziedzinie bezpieczeństwa. Wkrótce oba kraje będą dysponować możliwościami oferowanymi przez samoloty F-35. Silniejsza Polska to silniejsze Stany Zjednoczone. Zakup myśliwców piątej generacji ma znacząco podnieść zdolności polskiego lotnictwa. F-35 są elementami bardzo rozbudowanego systemu obronnego, wyjaśnia profesor Krzysztof Kubiak. Od rozpoznania satelitarnego, poprzez AWACS-y, poprzez radary naziemne, poprzez centra przetwarzania danych, samolot jest jednym z trybików tej gigantycznej maszyny. Myśliwce F-35 będą zintegrowane m.in. z myśliwcami F-16, z systemem rakietowym HIMARS i systemem obrony powietrznej Patriot. Polska wchodzi do bardzo ekskluzywnego klubu użytkowników samolotów piątej generacji. Wstępna cena zaproponowana przez Amerykanów to $6,5 miliarda za 32 maszyny. Cały czas trwają negocjacje dotyczące ostatecznej kwoty. Belgii udało się zbić cenę do $4,250 milionów. Polska również liczy, że ostateczna cena będzie znacząco niższa od pierwotnej. Powinniśmy zabiegać o dobry offset do tego kontraktu, mówi dr Marcin Chmielowski. Powinna na nim skorzystać polska zbrojeniówka. Mogą dołożyć jakieś technologie, mogą obiecać albo zagwarantować jeszcze lepiej to, że niektóre podzespoły, komponenty do samolotów będą produkowane w Polsce. Mogą przekazać inne samoloty, inne technologie lotnicze, na przykład C-130 Herkules. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze 4 myśliwce miałyby zostać przekazane Polsce w 2024 roku. Służyłyby początkowo do szkolenia pilotów i obsługi w USA. Kilkanaście maszyn dla pierwszej eskadry mogłoby trafić do Polski do 2026 roku. Wszystkie F-35 byłyby gotowe do 2030 roku. 27 września jest rocznicą utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Od 2 lat to Dzień Wojsk Obrony Terytorialnej. To żołnierze Armii Krajowej są patronami terytorialsów, bo tak zwyczajowo nazywa się tę najmłodszą formację w Wojsku Polskim. Wojska Obrony Terytorialnej, czyli wojsko, które jest zawsze gotowe, zawsze blisko. Taka dewiza przyświeca tej najmłodszej w polskiej armii formacji. Szanują was oficerowie Sztabu Generalnego, z szefem Sztabu Generalnego na czele. Szanują was żołnierze wojsk operacyjnych, którzy mieli możliwość służyć razem z wami przy różnych zdarzeniach, które miały miejsce i na ćwiczeniach. Szanują was wreszcie ludzie. Prezydent Andrzej Duda wręczył sztandary dowódcom 3 pierwszych brygad WOT, podlaskiej, lubelskiej i podkarpackiej. To duże wyróżnienie, którego nie otrzymuje się za nic. Żołnierze musieli sobie na to zasłużyć, przyznał prezydent. Chciałem, żebyście czuli, co to znaczy mieć sztandar.
że sztandar otrzymuje prawdziwy, sprawdzony w służbie żołnierz. Wojska Obrony Terytorialnej od ponad 2 lat udowadniają, że są ważną formacją w Wojsku Polskim. Na poligonach biorą udział w manewrach wspólnie z jednostkami wojsk operacyjnych. Podczas klęsk żywiołowych niosą pomoc poszkodowanym, usuwają skutki nawałnic. Byliście na miejscu wtedy, kiedy ludzie potrzebowali waszej pomocy. Ale ta formacja nie podoba się opozycji. Jednostki obrony terytorialnej zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element systemu rezerw. Taki zapis widnieje w zarysie programu Koalicji Obywatelskiej. To de facto oznacza likwidację tej formacji, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Obiecuję wam, że nie dopuścimy do tego, żeby wojska obrony terytorialnej były zlikwidowane. Stanowicie wielką wartość i wielką siłę Wojska Polskiego. Obecnie formacja liczy ponad 21 700 żołnierzy wchodzących w skład 13 brygad zlokalizowanych w 12 województwach. Zadaniem WOT jest wspieranie jednostek operacyjnych armii oraz pomoc ludności w czasie różnych zagrożeń i kryzysów. To też formacja kształtująca postawy patriotyczne. W swej tradycji Wojska Obrony Terytorialnej odwołują się do Armii Krajowej. To cieszy kapitana Longina Rozwadowskiego, żołnierza Armii Krajowej. Wojsko zawsze było jakoś takim honorową służbą dla ojczyzny. I również dzisiaj obrona terytorialna również jest taką służbą i dlatego jest dużo chętnych. Terytorialsi świętują już po raz drugi. Nieprzypadkowo 27 września jest ich dniem. To rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Konspiracyjnej. To dobra data dla święta Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi historyk dr Andrzej Drogoń. To w moim odczuciu jest jak najbardziej kontynuacja pewnego ducha, pewnej myśli, pewnej siły woli, a nade wszystko tradycji, która łączy w sobie różne elementy. Docelowo ma powstać 17 brygad WOT, w których ma służyć 50 tysięcy żołnierzy ochotników. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uruchomiło kolejną już stację regazyfikacji skroplonego gazu LNG. Instalacja powstała w Dobiegniewie w województwie lubuskim. Inwestycje w Dobiegniewie realizuje polska spółka gazownictwa z grupy kapitałowej PGNiG. W pierwszym etapie powstał zbiornik, niezbędna aparatura do regazyfikacji LNG i 1700 metrów sieci. To, co przyjeżdża do Świnoujścia, jest przeładowywane na terminalu na nasze cysterny. Cysterna dojeżdża tutaj. Ten sam gaz, który wydobyto gdzieś tam w Utah czy w Meksyku, czy w Nowym Meksyku, znaczy w Stanach Zjednoczonych, przyjeżdża tutaj do was do Dobiegniewa. Podkreśla prezes PGNiG Piotr Woźniak. W pierwszej kolejności błękitne paliwo z nowej instalacji zasili obiekty użyteczności publicznej, w tym miejscową szkołę. W przyszłości będzie możliwe przyłączenie miejskich kotłowni, lokalnych firm oraz odbiorców indywidualnych. Naszym celem jest to, żeby każdy miał do wyboru i sam zdecydował według własnego potrzeby. W województwie lubuskim w ramach programu przyspieszania inwestycji w sieć gazową dostęp do błękitnego paliwa uzyskają mieszkańcy 6 gmin. We wszystkich powstaną stacje regazyfikacji LNG, mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Regazyfikacja należy do tych elementów, które dają szanse rozwojowe samorządom. Rozbudowa sieci gazowej pozwoli też sprostać Polsce ambitnej polityce klimatycznej Unii Europejskiej, mówi europoseł Elżbieta Rafalska. To są niezwykle ambitne wyzwania i one dają też pewną szansę do wykorzystania potencjału gazu ziemnego. W całym kraju powstanie 77 stacji regazyfikacji LNG. Zgodnie z planami rządu do 2022 roku 90% obywateli ma mieć dostęp do gazu. Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku pozytywnie ocenia działania rządu po awarii warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Sytuacja była bardzo poważna. Do Wisły trafiło ponad 3,5 miliona metrów sześciennych ścieków. To największa katastrofa ekologiczna w Europie w ostatnich latach.
Do niedawna największa katastrofa ekologiczna po awarii oczyszczalni ścieków miała miejsce w Londynie w 2012 roku. Wtedy to do Tamizy trafiło 1,5 miliona metrów sześciennych ścieków. Po awarii warszawskiej Czajki do Wisły trafiło ich ponad 3,5 miliona metrów sześciennych. Mamy niestety rekord niechlubny, jeżeli chodzi o awarię oczyszczalni ścieków, największy na świecie. Mówił prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Rząd podjął natychmiastowe działania. W ciągu 10 dni uruchomiono rurociąg zastępczy. Inwestycja została zakończona z sukcesem. Tak szybko, jak tylko to było możliwe. Łączny koszt tej inwestycji to jest około 41 milionów złotych. Mówił koordynator akcji ratowania Wisły i wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś. Sytuacja była bardzo poważna do 15 listopada, bo na ten dzień prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski deklaruje całkowite usunięcie awarii. Do Wisły trafiłoby ponad 21 milionów ton ścieków. Do Wisły dziennie trafiało 13 ton azotu w różnej postaci, jak również jedna tona fosforu. To jest, szanowni państwo, jedna wielka bomba biogenów, która przynosiła bardzo duże szkody środowisku i nadal będzie przynosić, ponieważ zakumulowała się w osadach dennych. Ścieki wraz z Wisłą trafiły do Bałtyku. Sytuacją zaniepokojona jest też Szwecja i Finlandia. Czy Polska zapłaci kary? Zrobimy wszystko, żebyśmy nie ponieśli żadnych konsekwencji. Zapewnia wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku bardzo pozytywnie oceniła działania rządu po awarii Czajki. Uczniowie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym będą uczyć się petrochemii w nowych, wyspecjalizowanych laboratoriach. Dziś w budynku Michalickiej Szkoły uroczyście otwarto nowe pomieszczenia szkolne. Wraz z nowym rokiem szkolnym w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym otwarto nowy profil kształcenia – petrochemię. Swoją działalność rozpoczęło też technikum petrochemiczne. Patronat nad nową klasą objął Orlen Południe. W murach naszej instytucji dokonywać się będzie kształcenie pod przyszłe kadry do mających już niedługo powstawać w rafinerii Jedlicze nowych zakładów petrochemicznych. Mówił dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych ksiądz Leszek Przybylski. Do kształcenia potrzebny jest jednak specjalistyczny sprzęt, pracownie i laboratoria. Uczniowie Michalickiej Szkoły dzięki wsparciu Orlenu Południe nie będą mieć z tym problemu. W szkole pojawiły się nowe pomieszczenia i laboratoria petrochemiczne. Sektor chemiczny potrzebuje wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem specjalistycznym, ze znajomością procesów technologicznych. Podkreśliła Edyta Wontor z PKN Orlen. Zaznaczyła również, że dla Orlenu bardzo ważne jest angażowanie się w szkolnictwo branżowe. Dzięki temu rafinerie będą mogły zatrudniać wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą. Zapraszam już dzisiaj absolwentów tego rocznika do pracy w pierwszej biorafinerii w Polsce. Pierwsza taka instalacja ma powstać w Jedliczu, zapowiedział prezes Orlen Południe Jarosław Wróbel. Będzie to jedna z nielicznych w Europie, a pierwsza w Polsce biorafineria oparta na nowych technologiach. Ukraina pozytywnie odpowiedziała na polski wniosek w sprawie ekshumacji. Wiceszef ukraińskiego MSZ-u poinformował, że jego kraj chce wznowić poszukiwania i ekshumację polskich ofiar. W zeszłym tygodniu ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki przekazał wniosek o prace ekshumacyjne. Odzew Ukrainy jest pozytywny. Chce wznowić ekshumację i prace poszukiwawcze polskich ofiar pochowanych na ukraińskim terytorium. Mamy konkretne ustalenia i zaczęliśmy je realizować. Od słów przechodzimy do działań. W tym tygodniu przekazaliśmy naszą pozytywną odpowiedź stronie polskiej, więc idziemy dalej dobrą drogą. Teraz Polska musi wybrać ukraińskiego wykonawcę prac poszukiwawczych i ekshumacji. Później będzie musiała uzyskać niezbędne pozwolenia władz Ukrainy. To znak, że wkrótce polscy i ukraińscy specjaliści rozpoczną prace ekshumacyjne. No teraz to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla państwa. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.